dla każdego sportu. Dobry wieczór, Ania Kulej, TV Reklama. Ze mną Marcin Różalski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na gali Time for K1. Jak Ci się tutaj podoba dzisiaj? Bardzo. Mała gala, w sensie mała w porównaniu do tych wielkich takich, wiesz, medialnych, komercyjnych widowisk. Bardzo fajne walki, zawodnicy nie kalkulują za dużo, bo wiesz, to jest dla nich szansa pokazania się jakiejś szerszej publiczności. Bardzo wysoki poziom, oczywiście mówię ogólnie wysoki poziom, ponieważ no, normalne, że niektóre walki mogą być na niższym poziomie, niektóre na wyższym, ale ogólnie wysoki poziom, co mi się też bardzo podoba. Walka wieczoru, jeszcze przed nami, Wielki Bull kontra Papaj. Kogo obstawiasz jako wygranego? To znaczy, nie wiem kogo obstawiasz, znaczy inaczej, kto bym chciał, żeby wygrał? O. Chciałbym, żeby wygrał Patryk. Patryk jest moim kolegą, jesteśmy na stopie koleżeńskiej, kibicuję mu, łączą nas też inne jakieś takie rzeczy, można powiedzieć, także no, kibicuję Patrykowi. Ogólnie uważasz, że formuła K1 jest bardziej widowiskowa niż MMA? Tak. Zawsze mi się bardziej podobało K1. To, że ja przeszedłem do MMA w pewnym momencie po prostu, bo nie było walk, prawda? To był akurat ten moment, że główna federacja K1 w Japonii upadła. I na rynku po prostu było brak walk. A gdy były te walki, no to nie ukrywajmy się, no to były walki, które... Może inaczej to ujmę. Walki za pietruszkę, torby odżywek, czy okej, zadzwonimy, okej, nie macie mojego telefonu, okej, to już mam na tamtą porę, już miałem za sobą, prawda? Także wiesz, no normalnie, że ja poświęciłem się dla tego i też chciałem w pewnym momencie czerpać już z tego korzyści. Niestety tych korzyści nie było i było tak, że 2 lata miałem rozbrat praktycznie z ringiem. No i ja, że chcąc cały czas rywalizować, chcąc walczyć, doszło do tego, że muszę się rozwijać, prawda, no bo muszę zacząć trenować MMA. Dogadałem się z Maćkiem Kawulskim i zacząłem trenować MMA, ale zawsze jednak bliżej mi było do K1. Paradoks polega na tym polskiego K1, że mamy mnóstwo wspaniałych zawodników, mnóstwo. I młodszych, i starszych, i bardzo starych, tak jak ja. Tylko że nie wiem, dlaczego nie ma zainteresowania tym, tak? I nie ma tak mocno wypromowanych nazwisk, które by przyciągnęły bardzo duże rzesze kibiców. Gdy bardzo mocne nazwisko przyciągnie rzesze kibiców, to są i sponsorzy. No to jak są sponsorzy, jest telewizja i tak dalej, wiesz, taka reakcja łańcuchowa, no ale niestety nie wiem, czemu nie ma tego. A jak wygląda twoja sytuacja z KSW? Jesteś dalej zawodnikiem ich federacji? Nie, nie. Znaczy inaczej, Maciek powiedział, że już w federacji KSW raczej nie zawalczę. I wcale się temu nie dziwię, że tak powiedział. No ale jakoś związany z federacją będę cały czas, prawda? Mieliśmy epizod, że się rozstaliśmy, ten epizod został zakończony. No i jestem związany cały czas z federacją KSW. Może nawet nie ty jako zawodnik, co jako przyjaciel federacji, były zawodnik, jakiś taki, wiesz, ich fan, no nie wiem jak to nazwać. No osoba, która jest po prostu związana z tą federacją. Też walczyłeś w Genesis na gołe pięści, czy jeszcze cię zobaczymy? Wracajmy do tego. A zawalczysz jeszcze na gołe pięści w jakiejś może innej federacji? Wątpię. Wątpię, że zawalczę na gołe pięści, ponieważ akurat no, w tym momencie borykam się tam z jakimiś urazami, że tak powiem, co akurat dyskwalifikują mój jakiś tam występ. Muszę zrobić z tym porządek. Znaczy inaczej, muszę w jakikolwiek sposób coś tam zażegnać, prawda? A druga sprawa, no w Polsce na gołe pięści jest Federacja Gromda i Federacja Krwawy Sport. Że Federacja Gromda są to stricte gołe pięści, a Federacja Krwawy Sport jest to K1. To jeżeli miałbym zawalczyć, no to tylko w Federacji Krwawy Sport, bo tak jak mówię, bliżej mi jest K1. Jeszcze Wotore jest. A jeszcze jest Wotore, tylko że Wotore już jest wszechstylowa, tak? Tylko że też Wotore tak... Kurczę, nie ma takiej regularności, tak? Regularność ma Federacja Gromda. Teraz za niedługo powinna być druga edycja Federacji Krwawy Sport. Tak, Krwawy Sport, tak. A w Wotore tak, kurczę, szkoda, że nie ma takiej sukcesywności tego, prawda? Też na Krwawym Sporcie zadebiutował twój syn ostatnio.
Niestety tak, przegrał. Jak oceniasz tę walkę? Tylko, że on nie walczył na gołej pięści, tylko to była taka walka pokazowa w boksie tajskim. Bardzo mi się podobała walka. Przegrana, ale fajnie się pokazał, tak? Wiesz, tutaj jest taki może nie tyle problem, to taka sytuacja ze mną i z nim, że ja nie jestem jego stricte trenerem. Ja mu pomagam, ja mu doradzam, jako w jakikolwiek sposób kibicuję mu, pomagam mu, tak? Ale takim stricte jego trenerem nie jestem, czyli nie prowadzę go cały czas, bo ma swój klub i tam trenuje. Nie wiem, czy słyszałeś, teraz też Mamet Khalidow chciałby zawalczyć w boksie. Mhm. I Federacja KSW wcale nie wyklucza tego, żeby mógł zawalczyć na przykład na gali frikowej. Co o tym myślisz? Jeżeli chodzi o walkę Mameda w boksie, to jak najbardziej na tak. No, Szlicki stoi na przeszkodzie, prawda? To jest wojownik z chwili kości. Chce spróbować swoich możliwości w boksie, jak najbardziej. A co do gali frikowej, to pomijmy ten temat. A myślisz, że to byłaby ujma dla niego, jakby zawalczył na frikowej gali? Trzeba Mameda spytać. A czego się zostawia z Tomkiem Adamkiem? Właśnie, żeby taka walka się odbyła w boksie. Jak myślisz, miałby szansę z mistrzem świata? Szansę ma się zawsze. Tylko, że tak spójrzmy trzeźwo na to. Tomek Adamek jest mistrzem świata w boksie i całe życie uprawiał boks. Mamet Khalidow całe życie uprawia MMA i jest wszechstylowym zawodnikiem MMA, prawda? Mieszanych sztuk walki. Nigdy się nikogo nie skreśla, prawda? Tak, bo życie pisze swoje scenariusze. No ale jeżeli miałbym tak trzeźwym okiem na to spojrzeć, no to normalnie, żebym raczej stawiał na wygraną Tomka Adamka. Jest tak, jeszcze przy tych frikach jesteśmy, to Maciej Lewandowski ostatnio powiedział takie słowa, że właśnie gale frikowe to tak naprawdę jest cyrk i oglądanie ciągle tych samych klaunów. Myślisz, że teraz już jest powoli upadek freak fightów? Nie wiem. Nie wiesz? Nie interesuje mi to w ogóle. A na Cloud MMA ogłosili walkę Denisa Załęckiego kontra Omielańczuka i Denisa Załęckiego. Tak. I ta gala, walka ma się odbyć w formule bokserskiej. Myślisz, że będzie to ciekawa walka? To znaczy w ogóle uważam, że walka będzie ciekawa. Raz, że Daniel jest mega doświadczonym zawodnikiem, ma bardzo dużo walk. I to chyba, nie wiem, czy w boksie ma walki. No, ma walki w K1, walki w boksie tajskim, bo chyba w sandzie ma walki, w MMA ma mnóstwo walk. Tylko, że no, może nie tyle przeszkoda, no, ale jest to zawodnikiem bardzo doświadczonym, ale też jest zawodnikiem, który ma już swoje jakieś tam na garbie, prawda? Denis jest zawodnikiem młodym, na pewno eksplozywnym, na pewno wiesz, na pewno takim... No chuliganem, co tu dużo mówić. No i plus ten konflikt, który cały czas tam między nimi istnieje. Także wiesz, no uważam, że walka będzie bardzo fajna. Czy w boksie? Kurczę, no. Czy to byłoby w boksie, czy to byłoby w MMA, to myślę, że i tak byłaby ciekawa walka. Bo Daniel właśnie powiedział, że Denis to jest jedyna osoba, której nienawidzi. Myślisz, że ten gniew mu pomoże w tej walce? Nie wiem, ja gniew jest złym doradcą, bo za bardzo chcę, ja sam miałem w życiu dwie czy trzy walki, że za bardzo chciałem. Aż tak bardzo chciałem, tak się nakręciłem, że po prostu się przepaliłem, prawda? I wszedłem do klatki czy do ringu, zostawiając dużo, dużo siebie w szatni. No i co spowodowało przegraną walkę. Jak już jesteśmy przy boksie, to też chciałam się ciebie zapytać, bo wiem, że stoczyłeś jedną zawodową walkę w boksie w swojej karierze, wygraną. Tak. I czemu tylko jedną? Ja w ogóle nie miałem, znaczy na tamtą porę to w ogóle nie było planowane, prawda? Historia, mam kilka walk ogólnie, można powiedzieć, na zasadach boksu zawodowego. Na zasadach boksu, ponieważ nie mogę powiedzieć, że w boksie, bo ta federacja, w której brałem udział, nie miała żadnych licencji, nie miała żadnych uprawnień. Po prostu była osoba, która miała bardzo fajny pomysł, stworzyła fajną grupę, mieliśmy bardzo fajnego trenerów z włocławskiego klubu Start Włocławek. Pozdrawiam pana Wiesia i pana Henia. Tam trenowaliśmy, bo my przeszliśmy z kickboxingu na boks wtedy, prawda? I tych walk w sumie jakby tak zliczył, kurczę, no to też było kupę lat temu, ja wtedy miałem 19-20 lat, to były wieki temu, tak? Około 8 mam, tak? Tylko mówię, taką normalną, profesjonalną, rankingową mam jedną u pana Wasilewskiego, to jeszcze chyba był wtedy
Hammer Promotion lub Knockout, nie pamiętam. I to była sytuacja, to była taka po prostu. Federacja właśnie pana Wasilewskiego, pana Wernera robiła galę w Płocku. Nie zaproponowali mi walki dlatego, bo byłem jakimś objawieniem, prospektem, tylko byłem zwykłym łotrem i oprychem znanym w mieście i zaproponowali mi po prostu walkę, bo wiedzieli, że taki wataszka ściągnie jakąś tam publiczność, prawda? Nie otrzymałem za to żadnej gratyfikacji. Najśmieszniejsze jest to, że akurat wtedy byłem młodym człowiekiem i różne rzeczy się robiło wieczorami i akurat gala będąc w sobotę, a ja z piątku na sobotę gdzieś tam akurat, tak nazwę to w sloganie, grandziłem. Nad ranem wróciłem do domu, przespałem się. Jeszcze najświeższe jest to, że akurat no, jakąś infekcję złapałem. Miałem tam 38 czy 9 stopni. Zrobiłem tą walkę, wygrałem tą walkę, no i wróciłem do swoich zajęć po walce. A najśmieszniejsza historia jest taka, że wiesz, ja nigdy nie uważałem siebie za jakiegoś tam technika, prospekta, jakiegoś wspaniałego zawodnika, bo ja lubiłem się bić, tak? I na tej gali siedzą ci, wiesz, starzy bokserzy, którzy jeżdżą wiesz, za panem Wernerem i Wasilewskim, oglądają, wiesz, popisy pięściarzy. No i mnie nagle zobaczyli w ringu i tak mówią, a akurat wiem, bo mój kolega siedział koło nich. On mówi tak, kto to jest? Skąd oni go wzięli? Zo? I tak, wiesz, tak prześmiewczo ten, no ale no co? Był epizod taki, mówię, w boksie. Oprócz tej walki, te 8, no to, kurczę, musiałbym teraz pomyśleć, wiesz, wszystko. Tak, no 8, mówię, tak, wiesz, schodzi. Tam plus, minus. Ale, kurczę, wszystkie wygrałem, wiesz, wszystkie wygrałem. I taki, no, na tamtą porę, wiesz, to było fajne, bo to, że był młody, głodny, nie kalkulował, tylko, wiesz, miał jakieś cele, miał marzenia i po prostu do nich dążył, nie? Bardzo Ci dziękuję. Również bardzo za poświęcony czas. Dziękuję. I wszystkiego dobrego Ci życzę.